Pani, czosnek zwykle uprawiany jest jako roślina jednoroczna. A co gdybyśmy zaczęli uprawiać czosnek jako roślinę wieloletnią? Czy to się w ogóle uda? O tym, jak uprawiać czosnek przez wiele, wiele lat ten sam i nie wykopywać go, o tym właśnie będzie ten film. Czosnek, tak jak ten u nas, zwykle sadzimy jesienią w imieniny Tadeusza i potem, kiedy już te listki w 50-60% staną się suche, po prostu wykopujemy. To zwykle dzieje się w lipcu. Można też czosnek sadzić wiosną i wtedy zbiory są ciut później, może w sierpniu, ale robimy to w ten sposób, że wkładamy poszczególne ząbki do gleby w jakichś odstępach i czekamy na to, żeby pojawiły się jak największe główki. Z tego powodu też obcinamy właśnie te węże czosnkowe, te pędy, myśląc o tym, czy mając nadzieję, że dzięki temu główka będzie o wiele większa, ponieważ roślina nie będzie traciła czasu na wytworzenie główki tu, tylko pod ziemią. I tak możemy co roku w zasadzie wybierać sobie miejsce dla czosnku i cieszyć się tym czosnkiem od momentu zbioru do momentu, aż nam go nie zabraknie. Ale przecież moglibyśmy się cieszyć większą ilością czosnku oraz dłużej. Co wtedy należałoby zrobić? Przejdźmy do innego miejsca. Gdybyśmy włożyli całą główkę czosnku do gleby, a potem o niej zapomnieli, to wydarzyłoby się właśnie coś takiego jak tutaj, że każdy ząbek w tej główce wytworzyłby tę zieloną część i mielibyśmy wokół siebie bardzo dużo pędów, tak jak to się dzieje tutaj. To jest jakiś zapomniany czosnek. Tak się nieraz dzieje, że po prostu kiedy zbieramy czosnek czy kończymy pracę w sezonie na działce, to wtedy w glebie zostają różne rośliny, ich nasiona, ich części. I tu właśnie akurat został czosnek. I bardzo się cieszę, że nie zadeptaliśmy tego czosnku, ani że go nie usunęliśmy. I też nie obcięliśmy jego pędów. To są pędy cebulkowe w zasadzie, nie kwiatowe. Ponieważ co teraz może tutaj się fajnego wydarzyć? No możemy właśnie z tego mieć roślinę wieloletnią. Czyli pierwszy sposób jest taki, że niebawem, powiedzmy pod koniec lata, wykopiemy ten czosnek widłami, zostawiając jakąś znaczącą taką bryłę ziemi. Potem delikatnie te wszystkie części porozdzielamy i włożymy to w glebę. I każdy taki odrost da nam za jakiś czas nową główkę czosnku. Możemy też to po prostu zostawić tutaj w glebie i wtedy się wydarzy bardzo ciekawa rzecz, dlatego że te końce właśnie tych pędów czosnkowych, węży czosnkowych, one zamienią się z czasem w główki czosnku. Najpierw to będą takie świeże główki czosnku, mniejsze co prawda, aniżeli te w ziemi, tamte w ziemi. A kiedy je po prostu zostawimy i nie będziemy w to w ogóle ingerować, to z czasem ta główka wyschnie i będzie można, czy podeschnie, i będzie można posadzić z tych ząbków nowe czosnki. I co my wtedy zyskujemy? Zyskujemy też to, że na przykład nie musimy kupować czosnku po to, żeby go sadzić, bo sami wytwarzamy, sami produkujemy główki właśnie z tych pędów powietrznych. One mają ząbki, czy będą miały ząbki, z których urośnie normalny, duży, zdrowy czosnek.
Jeżeli teraz nic byśmy z tym nie robili, tylko po prostu to zostawili, to co się wydarzy? Te główki czosnku, które tutaj wyrosną, one po prostu wyschną i z czasem się rozpadną na ząbki. I co się stanie? Upadną na glebę. I jeżeli byśmy w to nie ingerowali, to każdy ząbek tego czosnku wypuści kolejny pęd i ten cały proces się powtórzy. Więc o ile uprawiając czosnek jako roślinę jednoroczną, czekamy ileś miesięcy na główki czosnku, potem je wykopujemy i jednorazowo mamy dużą ilość główek czosnku, o tyle uprawiając czosnek jako roślinę wieloletnią, mamy cały czas dostępny czosnek. Dlatego, że nie tylko korzystamy z tego, co tutaj jest w glebie, ale przede wszystkim korzystamy z tych pędów oraz z tych główek, które będą wytworzone z pędu. Jeżeli teraz posadzimy dużo czosnku jako roślinę jednoroczną, to w pewnym momencie mamy mnóstwo tych węży czosnkowych i nie wiemy, co z tym zrobić. Możemy z tego robić pesto, możemy robić z tego pasty różnego rodzaju, czy chociażby tak jak ja zrobiłam, mrożone kostki, które wykorzystam potem do zup czy do jakichś innych potraw. Ale tego jest naprawdę bardzo dużo i tak jednorazowo naprawdę ciężko jest to wykorzystać, zwłaszcza gdy ktoś lubi czosnek i dużo go uprawia. I zdarza się też tak, że po prostu te pędy czosnku daje się zwierzętom. Podobno świnie bardzo lubią te pędy jeść. Czyli mamy jednorazowo dużo, jak uprawiamy czosnek jako roślinę jednoroczną. Kiedy uprawiamy czosnek jako roślinę wieloletnią, no to wtedy mamy ten czosnek w zasadzie niemalże cały rok. Dlaczego? Dlatego, że nie czekamy na te główki, które tutaj są, tylko to wykorzystujemy jako czosnek. Albo główki, które tutaj urosną. I wtedy mamy ich o wiele, wiele więcej, ale one są też i o wiele, wiele mniejsze. Dla nas to nie ma większego znaczenia, czy główki czosnku są duże, czy są małe, ponieważ my chcemy mieć od przyszłego roku jak najwięcej roślin wieloletnich. I chcemy też wykorzystywać każdą część rośliny, która nadaje się do tego, żeby wzbogaciła smak naszych potraw, naszego jedzenia. Więc jak ja to zrobię w przyszłym roku? Wybiorę miejsce, w którym będę sadzić czosnek. Część tej grządki posadzę czy obsadzę tak jak zawsze, czyli pojedynczymi ząbkami czosnku po to, żeby uprawiać je jako jednoroczne. Ale zostawię też część z nich jako rośliny wieloletnie po to, żeby dawały nam właśnie ten smak czosnku do naszego jedzenia i żeby też zdobiły ogród. Więc zachęcam Was też do eksperymentowania z roślinami, do tego, żeby nie obcinać wszystkich pędów nasiennych czy kwiatowych, żeby zobaczyć, co się dzieje z roślinami, jak one wydają owoce, jak one wydają przede wszystkim nasiona i co można z nimi robić w kolejnym roku. Ten czosnek tutaj jest czy zjawił się przypadkiem. Ale jeżeli przejdziemy na przykład do pomidoru, to tutaj w pomidorach też mamy czosnek, który po prostu został przez przypadek lub tutaj nawet jest jeszcze z tym pędem powietrznym, lub został tutaj nawet, myślę, przyniesiony z kompostem, kiedy czyściliśmy czosnek po wyrwaniu. I ja go nie usuwam z tej grządki pomidorowej. Jak tak się przypatrzymy, to przy wielu, o, tam również przy ogórkach, przy wielu roślinach ten czosnek jest. W tym roku przypadkiem, ale w przyszłym roku zrobię to celowo, ponieważ czosnek bardzo dobrze odstrasza różnego rodzaju szkodniki.
Z tego też powodu właśnie jest polecany jako roślina wspierająca drzewko owocowe. Przejdźmy teraz do drzewka. W zeszłym roku jesienią sadziliśmy tak zwane gildie drzew owocowych i gildie to jest zestaw roślin, które bardzo dobrze wpływają na drzewko, jeśli są posadzone wokół niego, wokół jego korony. I właśnie sadziliśmy czosnek i posadziłam ten czosnek raz i przez wiele, wiele lat, taką mam nadzieję, nie będę go w ogóle usuwać. Niech on się pod drzewem rozrasta. Zarówno jeżeli chodzi o brzoskwinie, jak i jeżeli chodzi o jabłonie, to są drzewa, które są zdrowe. I być może właśnie jakiś udział ma w tym czosnek. Czosnek, wszystkie inne rośliny, które pod drzewami rosną i też to, że my po prostu swoje drzewa podlewamy. Ale czosnek był tym składnikiem, który specjalnie był sadzony pod drzewem. Tak więc jeżeli nie macie ochoty, nie chcecie robić żadnej gildii drzewa owocowego, to posadźcie chociaż pod każdym drzewem czosnek i on z czasem, jeżeli po prostu posadzimy go tam, włożymy ząbek, kilka ząbków i o nim zapomnimy i nie będziemy w ogóle go usuwać, to za jakiś czas, za kilka lat będziemy mieć mnóstwo czosnku pod drzewami z korzyścią dla drzewa i z korzyścią dla czosnku. Taki zwykły, tradycyjny czosnek, on jest uprawiany przez większość ludzi, na większości działkach. Podobnie jak coraz bardziej popularny jest też czosnek niedźwiedzi, który i my mamy na swojej działce. Ale nieznanym czosnkiem jest czosnek tak zwany trójkątny. Tego czosnku nie spotkałam u nikogo ze znajomych. Nie wiem, czy ktoś z Was taki czosnek uprawia. Również to jest roślina wieloletnia, czosnek trójkątny. Więc jeżeli taki czosnek u Was jest, to napiszcie o tym w komentarzu, jak on smakuje, jak on rośnie, jak on sprawuje się na Waszej działce. Jest mnóstwo roślin wieloletnich, które uprawiane są jako jednoroczne. I do tej pory my też tak właśnie postępowaliśmy. Z powodu tego, że zależało nam na tym, żeby pracować nad jakością gleby, nie uprawialiśmy roślin dwuletnich czy wieloletnich, tylko wszystkie jako jednoroczne. Ponieważ zależało nam na tym, żeby wszystkie rośliny jesienią usunąć z grządek i założyć warstwową lasagne. Myślę, że już mamy bardzo dobrą glebę, więc pora, żebyśmy rozpoczęli uprawę roślin wieloletnich i czosnek na pewno taką rośliną będzie. I ja jestem nieprawdopodobnie tak, no ciekawa jestem tego, jak smakują te główki czosnku, które odpowiednio przetrzymane na tej powietrznej główce zamieniają się w taki najpierw świeży, a potem lekko podsuszoną główkę czosnku.